Na świecie są tysiące łowców skarbów, których wyobraźnia, chęć szybkiego wzbogacenia się i zyskania sławy zmusza ich niejednokrotnie do poszukiwań z narażeniem własnego życia. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że poszukiwanie skarbu jest to często ciężka i bardzo kosztowna praca. Można wydać setki tysięcy dolarów i nic nie znaleźć. Czasami wiele znalezisk owiane jest mgłą tajemnicy, tak jak w przypadku na przykład okrętu podwodnego U-534. Od roku 2015 na terenie Polski w okolicach Wałbrzycha trwają poszukiwania tak zwanego złotego pociągu. Przypomina to poszukiwania zaginionego skarbu templariuszy, prowadzonych przez braci Lagina na Wyspie Skarbów. Sprawa złotego pociągu nabrała rozgłosu w połowie roku 2015, kiedy to w mediach zabrał głos generalny konserwator zabytków pan Piotr Żuchowski, który stwierdził, że prawdopodobnie jest to pociąg pancerny i że pociąg z pewnością istnieje. Informacje te wywołały sensację nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Telewizja National Geographic nakręciła godzinny film na ten temat. Dzisiaj z całą pewnością można zadać pytanie, czy w istocie istnieje złoty pociąg? Jednak pewne wydarzenia, które wydarzyły się w przeszłości, mogą wskazywać, że na pewno jest tam coś, co zostało ukryte i było od czasu wojny pilnowane przez ludzi, którym zależało na tym, by nikt niepowołany odkrył pilnie strzeżonej tajemnicy. W latach 70. XX wieku w mediach ukazała się informacja, że zaginęły trzy osoby, które w tamtym rejonie, czyli w okolicach 65. kilometra, poszukiwały jakiegoś skarbu. Zaginięcia tych osób nigdy nie udało się wyjaśnić. Kilka tygodni później prasę obiegła kolejna informacja. W tajemniczych okolicznościach został zamordowany człowiek, który rzekomo posiadał ważne informacje na temat jakiegoś zaginionego pociągu. Sprawców zbrodni również nigdy nie udało się ustalić. Czy zginął na polecenie ówczesnych polskich służb, które żywo tym tematem się interesowały, czy ludzi, którzy, jak mówiły miejscowe pogłoski, mieli pilnować, by nikt nigdy nie wpadł na trop zaginionego pociągu? Ile jest dzisiaj w tym prawdy, a ile plotek, trudno stwierdzić. Ale skoro te wydarzenia miały miejsce, to na pewno coś musi być na rzeczy. Zaginiony złoty pociąg III Rzeszy, który w styczniu 1945 roku miał wyjechać z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha, nigdy na dworcu w Wałbrzychu się nie pojawił, jak również przez Wałbrzych nie przejeżdżał. Zaginął gdzieś po drodze. Czy naprawdę istnieje? A może to tylko legenda, która podsyca umysły licznych poszukiwaczy skarbów? Podobno cały skład miał się składać z 12 wagonów, na których miało znajdować się złoto, kosztowności oraz cenne dzieła sztuki. W sierpniu 2015 roku dwóch członków Dolnośląskiej Grupy Badawczej, Piotr Koper i Andreas Richter, podjęli się odnalezienia zaginionego pociągu. Opierali się oni na przekazie, który przekazał im człowiek, który miał brać udział w ukryciu tego pociągu. Do tej pory poszukiwania na 65. kilometrze kosztowały wytrwałych poszukiwaczy przeszło 250 tysięcy złotych i nie znaleziono niczego, co by wskazywało na to, że złoty pociąg istnieje. Poszukiwania mimo wszystko trwać będą nadal. Jak powszechnie wiadomo z historii, hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej z podbitych państw rabowali kosztowności, dzieła sztuki i oczywiście złoto. Są to niezaprzeczalne fakty, ale nikt nie wspomina, co stało się później z tymi kolosalnej wartości skarbami. Zazwyczaj ginęły one w niewyjaśnionych i bardzo tajemniczych okolicznościach. Na prawdziwy złoty pociąg natrafili 11 maja 1945 roku żołnierze amerykańscy w tunelu tauryjskim na granicy austriackiej niedaleko miejscowości Bockstein. Skład pociągu stanowiły 42 wagony kolejowe, załadowane kosztownościami takimi jak diamenty, biżuteria, cenne obrazy oraz złoto. Był to najprawdziwszy złoty pociąg. W czasie zabezpieczania tego transportu przez żołnierzy amerykańskich zginęło 13 wagonów wraz z zawartością. Z archiwalnych dokumentów wynika, że zaginioną część złotego pociągu dzisiaj wycenia się na przeszło 4 miliardy dolarów. Nigdy nie odnaleziono ani wagonów, ani ich zawartości. Wprawdzie nikt nikogo za rękę nie złapał, ale wnioski nasuwają się same. To nie jedyny taki przypadek.
Miesiąc wcześniej, 7 kwietnia 1945 roku, na miesiąc przed końcem wojny, również żołnierze amerykańscy 3. Armii generała George'a Pattona na terenie Niemiec, w Turyngii, w kopalni soli znaleźli skarb, który składał się m.in. z setek obrazów średniowiecznych mistrzów, cennych rzeźb oraz 250 ton złota. W czasie zabezpieczania i transportu przez żołnierzy amerykańskich z kopalni do Frankfurtu zaginęły 3 ciężarówki z 30, które ten cenny skarb przewoziły. Kilka tygodni później zaginęła w tajemniczych okolicznościach pozostała część odnalezionego złota. Dowódca 3. Armii Amerykańskiej, generał George Patton, najwybitniejszy strateg Armii Stanów Zjednoczonych, człowiek o kryształowej uczciwości, po powrocie do Stanów Zjednoczonych chciał ujawnić tajemnicę zaginionego złota. Niestety, 21 grudnia 1945 roku generał Patton nagle umiera w szpitalu w Heidelbergu, gdzie trafił po równie zagadkowym wypadku. Prawda na jaw wyjść nie mogła. Dzisiejszą wartość zaginionego złota szacuje się na przeszło 7 miliardów dolarów. Na zakończenie kilka słów o zaginionym polskim złocie. Najważniejszym naszym sojusznikiem w czasie II wojny światowej była Wielka Brytania. Znaczna część polskiego złota zdeponowana w Wielkiej Brytanii została przez nich zagarnięta. Choć wydawać by się mogło, że jest to żart, to niestety są to fakty. Polska po wojnie musiała Wielkiej Brytanii zapłacić zdeponowanym złotem za paliwo i samoloty, które walczyły w bitwie o Anglię, za okręty pod polską banderą, które osłaniały i eskortowały przed niemieckimi ubotami konwoje z zaopatrzeniem do Wielkiej Brytanii. Łączna kwota, którą zagarnęli Brytyjczycy, to blisko 108 milionów funtów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z 1208 drewnianymi skrzynkami z polskim złotem, które zostało wywiezione w roku 1939. Nie wiadomo, co stało się z 20 tonami złota Banku Polskiego, które przed II wojną światową zostało zdeponowane w depozytach zagranicznych, a przecież było ono częścią naszego majątku narodowego. Przedstawione fakty są dzisiaj tylko historią, na której wielu ludzi i państw zrobiło niezły interes. Najbardziej na II wojnie światowej wzbogaciły się Stany Zjednoczone. I to wcale nie chodzi o złoto, które zagarnęli. Niemieckie technologie oraz niemieccy naukowcy, których Amerykanie przejęli, warto było o wiele więcej niż całe złoto III Rzeszy. My natomiast z dużą dozą ciekawości będziemy oczekiwać na wiadomości o poszukiwaniach złotego pociągu. Jak potwierdza życie, w takich przypadkach szybko one nie nastąpią. Nawet w przypadku odnalezienia pociągu trzeba będzie zachować tajemnicę. Byłoby lepiej, by legenda złotego pociągu trwała dalej i pobudzała wyobraźnię nie tylko poszukiwaczy. Chyba, że już dawno go odnaleziono.